Hej, yo, cześć, witajcie, jest Masza, to jest kolejny odcinek z Banished i słuchajcie, całą sytuację mniej więcej uratowałem, a tak mi się bynajmniej zdaje. Teraz wam wszystko pojaśnię na zmniejszonym tempie, bo troszeczkę się zmieniło. Dobra. Czy coś dobudowałem? Parę budynków się na pewno dodało i wam powiem od razu, że czekajcie, czego mi tu brakuje, muszę zobaczyć, bo nie mam narzędzi w ogóle, patrzcie, całe miasto kwiczy, że nie ma narzędzi, bo mi się skończyły. Tu limit 200, czego tu nie macie? Irona nie mamy. Ej, czy bulliderzy coś robią w tej chwili? Wait. Ogólnie uratowałem sytuację z jedzeniem, jak widzicie, bo mamy 13 tysięcy. Wiecie, jaki był mój błąd? Taki, że za mało ludzi miałem na polu. Teraz tak jest u mnie, bo ktoś tu umarł chyba. Po 5 osób miałem, żeby nadrobić straty. I przy zbiorach daje im wcześniej harvest, żeby wcześniej zbierali, bo oni się do zimy nie wyrabiają. Więc jak jest 80% pola, to już klikam harvest, żeby oni to zaczęli zbierać. Patrzcie, tu mam full magazyn, jeszcze drugi bym musiał zbudować, bo tutaj będą dymać. Trochę daleko mają i to też na czasie tracimy wtedy. Tutaj to pole tutaj nosi. Ci już później też nosili z tego pola, bo patrzcie, tutaj też już full. O, ale już im się zwolniło, więc dobrze. Nosili tutaj, więc patrzcie, jaki dystans mieli do pokonania, żeby zanieść te narzędzia, to jedzenie do spichlerza, żeby odczekiwało, tak? Tak więc tutaj będą zapełniać pewne. I tutaj buduję kolejny, widzicie? Tą stodołę, żeby to jedzenie zatrzymywać tutaj. Dobra, co się zmieniło? To zbudowali mi tam w międzyczasie, wydobywają stone, tutaj zrobiliśmy ten duży stockpile i zbieramy na drogi do całego miasta, na razie nie będę tego robił. Będziemy zbierać i czekać. Tutaj niestety nam krowy wyginęły, miałem chyba 5 i nagle jep i koniec było, no niestety. Ale mamy mięso, patrzcie, skąd mięso, bo to jednak nie jest rzeźnik, tylko to jest gościu, co zabija zwierzęta dookoła, króliki i tak dalej, i też czasami jakieś owce znajduje widocznie, bo patrzcie, co my tu mamy. Skórę nam też znajduje, tak więc ja myślę, że ze dwa takie byśmy musieli gdzieś postawić, gdzie jest las i on by polował nam na zwierzęta i nawet byśmy skórę z tego mieli, nie? Dobra, też tu domki, to nie wiem, czy tutaj były wcześniej, czy nie. Dobra, mniejsza w to. Tu mamy 3 pola i tutaj będziemy musieli znowu dokupić krów albo coś, bo nam na bank wyginie, widzicie, nie? Kamień się tworzy, 4 tutaj mi napierdyla, bo musimy mieć dużo, żeby te drogi, bo oni szybciej będą chodzić. Cmentarz się zapełnia, jak widzicie, ale patrzcie, ile mamy osób, nadgoniłem. Ostatnio mieliśmy 73 osoby, jak spieprzyłem z tym jedzeniem, teraz mamy 81, ale cały czas mamy pełno dzieciaków. I to jest ten minus właśnie, będzie trzeba więcej domów niedługo produkować, więcej jedzenia, więc za 13 tysięcy to jest taki tylko zapas chwilowy, można powiedzieć. No i cały czas walczę z narzędziami teraz, bo nie mam irona. Tutaj mi tworzę irona, oczywiście przed chwilą ich przestawiłem. Ale mamy, wiecie co, mamy więcej już dorosłych. To damy tutaj 6, żeby mi irona tworzyło. Damy jednego robotnika, jednego buildera, trudno. Dobudowałem także drugiego kowala. Drugi kowal jest, tak? Bo, no mówię, nie miałem tych narzędzi. Mam 200 sztuk tutaj, ale nie czekam na wymianę jakąś dobrą. Kurczaki tak samo kupiłem, kuźwa, słuchajcie, i nie mogłem ich tutaj ustawić. Kupiłem 6 chyba czy 8 kurczaków poza nagraniem. I nie wiem, czy może to były kurczaki do zjedzenia, nie wiem. Możliwe, one były może zabite i mięso z kurczaka, ale no nie było, że... mięso, meat, nie było, więc nie wiem, o co chodzi. No kupiłem kilka chickenów i nie mogłem ich ustawić, tak czy siak, szkoda. Zobaczymy, jak będą zbiory tego lata. Ten, o patrzcie, bo po czasie chyba jak ktoś nie płaci za pomnik, to mu się usuwa. To dobrze, że może będziemy oscylowali wokół dwóch tylko tych cmentarzy, ale zobaczymy, bo tu w sumie mamy 15, tam 5 miejsc. Może się pomieścimy, zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Tu zrobiłem nowego zielarza i tu jak nam się powbijają na dorosłych, dam więcej po prostu. Ale trzeba dbać o to jedzenie i to bardzo, bardzo, bardzo. Tu też kolejną stodołę dałem, bo mówię, tutaj dużo jedzenia się produkuje. To będą mieli blisko do noszenia, nie? Tym bardziej, że tutaj miałem cały czas full ten skład. Ale widzę, że tu już zapasy wykorzystują stąd, więc prawidłowo, bo tak miało to wyglądać. Tak samo powiem wam, patrzcie, mamy lipę trochę z firewoodem. Nie wiem, czy niedługo będę musiał drugiego stworzyć. No bo się tutaj dzieje trochę nieciekawie, wam powiem. Loksu mamy 1000, ale Uder, bo nam umarł w trakcie tam wtedy, jak mieliśmy tą śmiercionośną
bitwę z jedzeniem. No i właśnie przez dłuższy okres nie zauważyłem, że nie ma właśnie tego udarkutera. Ale teraz jest, nie wiem, zobaczymy jak będzie, chociaż ja mam... Nie, on nie wydoła, bo teraz kopalnia wydobywa iron dla kowali. Widzicie, oni czekają na irona cały czas, w sześciu kopią, kurwa, i dupa, nic nie idzie tutaj. Tak więc węgla tutaj nie wydobywamy na opał, a domku mamy coraz więcej i będę musiał coraz więcej robić. Widzicie, zapotrzebowanie na narzędzia jest bardzo cholernie duże. Dobra, mam dwóch robotników, to ja może dam gdzieś do zebrania iron po prostu. W sumie nawet nie wiem, gdzie mi został jakiś iron do zebrania, no ale... Patrzcie, no kurwa, nigdzie irona nie mam. Wszystko pozbierane. Dobra, tego irona niech mi zbierają. No i tutaj te dwa pola dodatkowe zrobiłem, nie? Bo przypisałem wtedy od razu po 5-6 pracowników wszędzie, słuchajcie, wszędzie wyłączyłem ludzi od wszelkiego drewna, od wszystkiego i dawałem po prostu, żeby żarcia nadrobić, kuźwa, mówię, se wyrobię renomę, tam widzicie, mamy 13-15 tysięcy, tak ciągle po lecie się trzyma. Jak będzie spadało, to nie będę, słuchajcie, dawał więcej już pól, póki co, tylko będę... dawał więcej ludzi, do 5, nie? Żeby zebrali wszystko i do 100%, żeby wszystko rosło, bo mówię, na 80 będziemy zbierać. Mamy, na razie mamy po 50, 30, 18, więc spoko. Ale ja myślę, że teraz możemy sobie przyspieszyć na 5, chociaż będziemy garnąć, bo ja też jestem po chwilowej przerwie. Tawerna stoi. Czy nam przypłynął jakiś pan? Nikt nie przypłynął, dobra. Tego irona jakby szybciej wydobywali, cholera jasna, no. Bo tu nie mają co robić, mają logi, nic więcej nie mają. Jak tam łódku, to zobaczymy jak zimą bardzo spadnie drastycznie, no to jestem skazany niestety na zrobienie drugiego udercutera, nie? W sumie już nawet sobie go zaplanuję, bo kiedyś i tak się nam przyda, nie? Łódka to będzie taki plan, tylko na razie tego nie puszczę. Tu coś jeszcze zaplanowałem, co to było? Aha, no to właśnie tutaj do tego. W związku z tym budynek, z tymi zwierzętami, no ale dobra, trudno, to tamtego na razie nie robimy. Dobra, mamy możliwość, niech, ja chcę zobaczyć, bo przez to zwiększy mi się na pewno życie całej cywilizacji. Ja tu dam dwóch pracowników, zobaczymy jak będą tutaj zbierać, bo dałem im specjalnie, patrzcie, mają duży las nowy, więc myślę, że ładnie będą to zbierać. Ten jest budynek wyłączony herbalistów, więc on sobie po prostu stoi, bo stoi, nic więcej. Ale moi chyba też nie mają zbytnio co robić, to może im puszczę tutaj. Też już na przyszłość chciałem sobie jakoś ładnie zaplanować jeszcze jeden mały cmentarz z drugiej strony kościółka. Cmentarz to będzie tutaj na końcu. Tak jakoś, żeby jak najwięcej terenu wykorzystać. Tutaj już jest lipa. Cholera, taki też jest lipa. Coś takiego by można zrobić z drugiej strony. Dobra, w sumie czemu nie? Tylko tutaj stało dużo. Nie, to puścimy w przyszłości, jak nam zabraknie miejsca na tych dwóch. Bo widzicie, ludzi cały czas przybywa i to w nieubłaganym tempie. 12 tysięcy, jak tutaj z tym? Aha, bo ja znowu zwolniłem, rozumiem, tak? A nie, jest na 5. Aha, wiecie czemu? Tak ten? Niech oni to już zbierają, bo nie mamy narzędzi. I dlatego tak tragicznie to nam idzie. Mhm. Daję im, bo mamy późne lato, chociaż nie trochę zapasów zbiorą. Wolno im idzie robota, bo mówię, no nie mamy narzędzi, oni motyką nie zbierają, tylko nie wiem, sadzą i wszystko robią łapami, nie? No chociaż niech tyle zbierą, co mamy, niech uzupełnią magazyny trochę do fulla. Też się tworzy, widzę ten magazyn. Tak więc nie jest źle, myślę, że jak tutaj pójdzie masówka, produkcja będzie po 5 osób, to lightem się tutaj pomieścimy, już nie będzie problemu chyba. No i jak tutaj to wygląda? Coś zbierają, tak? Dobra, zobaczymy, bo tu ogólnie widzicie, też mamy medycyna, tak? Czyli to nie wiem, czy to jest potrzebne do szpitala tutaj, czy cały czas jest lekarz.
Zobaczymy w przyszłości, zobaczymy zimę, jak tym młodym kuterem będzie tak samo. Jak nie, to od razu budujemy drugiego podczas zimy. Nie jest źle, kogoś na market bym chciał przypisać, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze mnie cholera nie stać. Jeszcze narzędzi nie mamy, patrzcie, 24 jeszcze prosi o narzędzia, kuźwa no. Jesteśmy w dupie, szczerze mówiąc. A jak zrobię coś takiego, że stąd odejmę? A, bo to nawet... Aha, bo oni mi jeszcze tu iron tool zanoszą. Super. 180. I patrzcie, oni teraz chyba wyjmą 20 narzędzi, tak mi się zdaje, co? Czy źle myślę? Mam 202. No bo oni mi cały czas tu zanosili, ja zapomniałem, cholera. Dobra, więc teraz już produkują tylko narzędzia dla naszego miasta. Dobra, mam nadzieję, że już... Ale to wiecie, lepiej, żeby narzędzi nie było niż na odwrót, nie? Ale ogólnie powiem wam, że wydobywka to tutaj idzie bardzo wolno. Naprawdę, to żebym takich 6 wolał zaangażować w noszenie tego ironu z dalekiego naprawdę terenu, żeby to inaczej wyglądało. No ale, dobra, już jak są, to niech będą. Kamienia bardzo dużo będziemy potrzebowali. Dając ten nieskończony ten... I w ogóle wiecie co? Tutaj często w tych kopalniach może ktoś umrzeć, jest większe prawdopodobieństwo, więc czasami nam może wyskoczyć komunikat, nie? Że ten i ten został zabity przez kamieniołom i tak dalej. Nie, patrzcie, mamy 400 mięsa. Ten tutaj nam wszystko, patrzcie, trochę skóry mamy. Jakbyśmy ten domek też dali tutaj mniej więcej w jakimś dobrym, albo tutaj nawet, a tu są zwierzęta, jak widzicie, to byśmy skóry trochę na ciuchy nałapali, tylko ja się boję, bo teraz jak odpalę produkcję ciuchów, to bym musiał mieć pewnie setki sztuk tego, niestety. Ale rozbudowa miasteczka i tak cały czas trwa. Jak w TVN. TVN trwam, serio. Czy TVP trwam? Ja już nawet nie wiem, jak to tam... Jak te narzędzia? Coraz mniej ludzi mamy, dobra. Z zapotrzebowaniem. Widzicie, już zima przyszła, ostatnią kapustę kradną z naszych pól. Tam zorali to wszystko, a jeszcze to czochrają, patrzcie. Ja myślałem, że już się tym dawno zajęli. No cóż. No widzicie, cały czas studenci i tak dalej. Wcześniej nie miałem szkoły, wam powiem, i od razu z dzieciaków na dorosłych awansowali, ale chyba to wtedy się wydajność pracy pogarsza. Tak mi się zdaje. Tu magazyny jak? Tu mamy miejsce, więc jest git, ale nawet jeśli to i tak tutaj stockpile mamy taki, że ja pierdziu. W sumie tu jeszcze by można drugą kopalnię zrobić, co? Albo ją przenieść w ogóle tutaj, co wy na to? Bo tu w sumie mają dystans do pokonania, co? Co wy na to? Iron... W sumie nie, bo tu iron byśmy wydobywali, a węgiel tam. Ej, to by było dobre, co? Węgiel będziemy z drugiej strony wydobywali. Ale później oni będą potem węgiel daleko musieli dymać. O, przyszedł pan, przyjechał, przypłynął, przyjechał, przyszedł, przypłynął. O, pekan. Mamy jakieś sitsy za 2500, ja pietole. 100. To na mnie nie stać. Czemu te nasiona są takie drogie? No co ty, no nie stać mnie, nie, no musimy nadrobić z tymi narzędziami, nie? A już mamy narzędzia, więc zbiory jedzenia będą kolejnego lata naprawdę tak wielkie, że wszystkie magazyny myślę, że zadupcymy jedzeniem, nie? Patrzę, tak samo u rybaka już dałem 4 pracowników, chyba że ktoś umarł, nie, wszyscy żyją. I też tutaj chyba zwiększyłem, a nie, tutaj mamy mało pracowników. O luju, tutaj będziemy musieli dać, dobra, to od razu daję. To są tigry też, tutaj damy dwóch więcej, niech zbierają. A w sumie, nie, dobra, replay. Dam jeszcze jednego, jednych zostanie, ale tak zostawię. Żeby, bo w sumie nam też ktoś tam umarł z farmerów, to dam jednego farmera więcej. Zawsze zbiory jeszcze lepiej pójdą. Tutaj ten budynek chcemy puścić na pewno, bo w sumie nasi nie mają co robić. Puścimy im jeden domek do zrobienia, co? No i patrzcie, po zimie trochę średnio wyglądają zapasy z drewnem na opał, szczerze mówiąc. Ha. A, bo tu mi dwóch pracuje na drewnie. Myślę, że to też będzie niegłupie, żeby odpalić, ale to po domku. Na razie nikt nie umiera, na razie jest taki okres, że będzie git, mam nadzieję, przez dłuższą chwilę. No i widzicie, no ostatnia krowa nam została, no i co ja z tą krową mogę zrobić? Mogę ją zjeść żywcem, co wy na to? Jak tu wyglądają te... Patrzcie, cholera, on też coś tego żarcia kuźwa produkuje, 600 sztuk mięsa, to nie jest mało. Ja bym tutaj później kogoś jeszcze więcej przypisał, taką kijową pozycję, bo ja mi się budynki popieprzyły.
A nie, tutaj to samo postawiłem, żeby tu mi, wierzcie, żeby mi też zażynali. A to później zniszczymy. Pozycję tego budynku chciałem przenieść, wiecie? Dobra, jak ten domek zbudują, to dopiero się tym zajmiemy. Ten stone też tak wolno, wolno się wydobywa cały czas. Musimy czekać, aż nam się powbijają znowu ludki. Już odpauzowałem, tak? Tak, dobra, no nie zanoszą surowce, chociaż... Przecież nie ma kto zanosić tych surowców, ale... Oky, zapomnijmy na chwilę o tym. Dobra, mamy przynajmniej iron. Zaczęli też coś, myślę, teraz pozytywnie wydobywa się go. Więc nie powinno iść tak źle. Będą, no już dużo narzędzi mamy, dwóch kowali, to raz, dwa, cyka, cyka, neira. Nie jest źle. No i ja myślę, że tego tą drugą do węgla to my tutaj cykniemy. Jedna będzie, wiecie, będziemy mieli po prostu tak dla nas, nie? Ej, albo tu z tej strony i tu drogi, wole, zarypiście będzie. W sumie tu bym wolał z tej strony, bo przy tym stoku blisko. A tu jeszcze drwala jednego walnąć, czy tu? Nie wiem, nie wiem. Mine. Czy tu bym jakoś dał radę? Kuźwa, no po kostce. O, tu byśmy mogli. Aby tego budynku tu nie było. I tak dupa. No tu kostka w tom i w tom, nie? No bo wyjdę. O nie. Tak pięknie miało być. Taki piękny plan był. A Bóg nie chce. Z tej strony, no tutaj też dupa by była. Tutaj git by było, tak? Przyszłościowe plany, jak zawsze. Domek zbudowany, a tu wooden jest, okej. Co tacy mają na przykład ten... u siebie, wiecie, teraz robimy nadmiar narzędzi, będziemy mogli już wymieniać za te seedsy w końcu, będziemy sadzić w końcu coś innego. Nie wiem, ja już zawsze jak przyjeżdża ten handlarz, to zawsze zamawiam wszystko, co można powiedzieć. Byleby coś innego było, tylko cholera, drogie te nasiona są takie, że ja nie wierzę. Jeden nasionko starczy i będziemy mieli w propozycjach zasadź co? Coś innego, nie? A tu... Dobra, na razie mejta to. No i teraz z narzędziami zobaczycie, że pójdzie 100 razy lepiej to pole. Chyba. Zapasów żarcie tam mamy na razie dużo. Tam się tworzy git. Kolejnymi planami powiedzmy, że będzie to. Więc był lider, wiesz co robić? Liczę na ciebie. Jak tam tu wygląda? O! Nie jest źle, ale czy to jest od razu wykorzystywane? To zielsko ich? Bo widzę, że nigdzie nie jest w magazynie u nas, bo... Chyba, że tak szybko schodzi ta medycyna, nie? Czyżby mi tak pola wolno rosły? Nie wiem, czy jakiś gorszy ten czas teraz, czy co? O, tego lata byśmy musieli stuknąć do jakichś tam 14 tysięcy, ale chyba się nie uda, tak mi się wydaje. A nie, jednak jest git, bo to jest teraz środek lata. Przyspieszymy i zobaczycie z tymi polami. Mamy 10 tysięcy. Ale...
Patrzę, zaraz to puścimy. I te pola słabo idą. Tamto też słabo. No, niech zbierają już. Tutaj jak? 73-77. Daję im wcześniej, bo mówię, zima nas zaskakuje i niszczą nam się tylko te uprawy. A wszystko zbierają, jak mają po 5 pracowników, a mają po 4, to chcę, żeby zebrali, wiecie. A teraz kwiknęło. Tu teraz fiknie. Dobra, nie, zbieramy wszystko, panowie. Nie czekamy do końca, bo najgorsze jest, że na 99% to się zawsze zatrzymuje. Zbieramy wszystkie uprawy. No i lecą sobie, widzicie już, nie? Ciekawe, do których magazynów noszą. Do wszystkich po trochu. No, niech robią jak chcą. Damy jednego farmera więcej może. Albo w sumie i nie. Tutaj dam do woodcuttera. Żeby już tutaj działał. A znowu problemy z Ironem się zaczynają. Dam 7 tutaj. I jednego dam już na ten market. Może będą bardziej zadowoleni. Teraz patrzę, 15 tysięcy jedzenia. Przed chwilą mieliśmy 9 z kryzysem już takim, bo trzymajmy się koło 10 tysięcy. Bo nawet jeśli to patrzę, o, zima nas zaskoczyła na niektórych polach. A tutaj full mają, tutaj full zrobili, jak widzicie, i zaczęli nosić tutaj. No i to właśnie im czasu dużo zabiera, nie? To jest ten minus. Tak więc plany na kolejne ten będzie zrobienie tutaj kolejnej stodoły niestety. Czy tu się by zmieściła stodoła? Tutaj tak strzelimy, patrzcie. O, jak zajebiście pomiędzy polami. Patrzcie. To będą plany, żeby kolejnego lata jeszcze więcej wszystkiego wyorać. Ciekawe, czy ten dół się też będzie powiększał z czasem, nie? Bo w sumie wydobywają, nie? Ale... Czy aż tak ładnie dopracowana ta gra będzie, się wszystko okaże. Zobaczymy z czasem. Zapamiętajmy, że mniej więcej tutaj jest tyle tego. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku, więc dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.